Panie Jacku, pan w tenisie to grywa na co dzień? Tak, to moja ulubiona dyscyplina sportu. Grałem, grywam. No już wiadomo, że teraz jako rekreacja. I cieszę się, że w gminie Rokitno i w powiecie bialskim ta dyscyplina jest naprawdę popularyzowana i dużo turniejów odbywa się. Dzisiaj spotykamy się właśnie w Rokitnie na hali sportowej zespołu szkół. 15 turniej mikołajkowe. To znaczy, że co? Że w Rokitnie w Mikołaja jeszcze wierzą? Tak, wierzymy w Mikołaja i będziemy wierzyć zawsze. Jest to jubileuszowa już, taki mały jubileusz, 15. edycja powiatowego, mikołajkowego turnieju tenisa stołowego. I to od 15 lat cyklicznie co roku ten turniej odbywa się właśnie w okolicach 6 grudnia, a więc w Dniu Świętego Mikołaja. Dzisiaj mamy już 3, a więc już niebawem Mikołaj dotrze również do naszej gminy, do naszego powiatu. Radny Arkadiusz Maksymiuk, radny Ryszard Boś z nami dzisiaj powitali wspólnie z panem zawodników i gości. I o to zapytam, ilu w tym jubileuszowym turnieju bierze udział zawodników? W tym turnieju, tak jak już wstępne zapisy zostały przeprowadzone, mamy około ponad 50 zawodników. No i cieszymy się, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach niedziela, dzień wolny, a więc to zależy, myślę, że i od rodziców, czy dowiozą gdzieś z dalekich stron powiatu bielskiego i nie tylko swoje dzieci, czy nie dowiozą. Jest nam niezmiernie miło, że przez te 15 lat mamy już taką stałą grupę zawodników, którzy cyklicznie przyjeżdżają na ten turniej i myślę, że nawet paru zawodników jest, co praktycznie na każdym turnieju byli. Skoro mikołajkowy, to pewnie będą prezenty, nagrody i puchary.
Tak, tak, mamy dyplomy, mamy puchary, mamy słodkie niespodzianki, także wszystko to już niebawem. Panie radny, serce rośnie, dusza się cieszy, czy dusza rośnie, serce się cieszy, odwrotnie? No nieważne. Ważne, że sport w powiecie bialskim kwitnie, gmina Rokitno jest tego dobrym przykładem. Tak jest, to cieszy, bardzo cieszy, dlatego że jak patrzymy na te młode twarze, które po prostu chcą grać, oni po prostu chcą, są chętni, jest to tylko kwestia tego, żeby ich czasem dowieść, czasem zaszczepić, czasem pokazać. A chociażby nawet i to, co wy robicie poprzez publikowanie właśnie w mediach, żeby ta młodzież widziała siebie przy tym stole, przy tej rywalizacji. To buduje po prostu i to wszystko nakręca jak gdyby to działanie w kierunku tego sportu. I myślę, że na pewno z tych małych naszych wiosek, okolic kiedyś mogą się pojawić takie perełki, które trafią do porządnych klubów, będą oszlifowane i będą nas reprezentować jako powiat na arenie nie tylko tam województwa, ale kraju czy też świata. I to jest taka nasza rola, ta taka u podstaw. Turniej mikołajkowy, prezenty się znajdą. Oczywiście, puchary czekają. My również jako Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe swój akcent tutaj wkładamy. Mamy ufundowany puchar dla najlepszego zawodnika. Także myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę. Jest tylko taka mała z mojej strony jak gdyby uwaga. Przydałoby się więcej, bo jeżeli my w Czosnówce na turnieju niepodległości mieliśmy 47 zawodników na trzech stołach. Tutaj widzę pięknie wójt przygotował, bo jest stołów 6, ale mamy niespełna 50 zawodników. Mogłoby być ich ze dwa razy po prostu więcej. I myślę, że poprzez takie działania przyczynimy się do tego, że ta frekwencja będzie rosła. Pan również w tenisa grywa. No ja dzisiaj jestem nawet zgłoszony. Będę brał udział jako zawodnik w grupie oldboyów. Stosownie ubrany, także życzymy sukcesu. Marynarkę zdejmiemy, koszula może być i taka. Dziękuję. Będę się starał godnie reprezentować swoją miejscowość i Radę Powiatu. Panie Ryszardzie, pan w tenisa to grywa? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, oczywiście wcześniej to grałem, nie tylko w tenisa, dzisiaj to niestety już wiek chyba mi nie pozwala, niestety nie wygram z tymi młodymi, zdolnymi, którzy po prostu ćwiczą, mają inne możliwości. Ale tutaj tenis chyba to taka gra, którą można grać do końca życia tak naprawdę. No i chyba w sumie liczy się dobra zabawa, nie zawsze wygrana. No na pewno, oczywiście, że zawsze sport jest to, który rozwija, jakoś tam wspiera duchowo, także w każdym wieku. Można na swój sposób, przecież dzisiaj nie tylko tenis, ale kijki, wrotki i tak dalej. Właśnie to, nordic walking, co tutaj w gminie Rokitno jest bardzo propagowane. Jest to gmina usportowiona. Duszą takiego właśnie usportowienia jest obecny wójt, pan Jacek Szewczuk, który czuje ducha. No i bardzo dobrze, że po raz 15 tutaj się spotykamy. Młodzież, dzieci z całego terenu powiatu bielskiego. W ubiegłych latach, nie ukrywam, że było więcej zawodników. Nie wiem, co się dzieje. Dzisiaj był setki prawie.
No pół setki, ale było znacznie więcej, tak, kiedyś i uważam, że tu należy docenić wychowawców, którzy jednak znaleźli czas w niedzielne przedpołudnie, żeby zebrać tą uzdolnioną sportową młodzież i przywieźć do Rokitna. Właśnie to dla nich należą się bardzo duże słowa podziękowania. Są to... Oni już wygrali. Tak, oni już wygrali, są to naprawdę ludzie z powołaniem i oby takich było więcej, bo to od tej kadry pedagogiczno-wychowawczej dużo zależy.